Cześć wszystkim, to jest Zajczak i na karcie społeczności spytałem was, jaki jest najgorszy serwer pay to win BoxPvP i wy mi napisaliście. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie lajka, to wbijemy, to nie wiem w sumie co, to wbijemy tutaj 3,5 koła lajków po prostu, bądźcie spoko. I subskrybujcie kanał, czerwony przycisk musi być czary, bo inaczej jesteś idiotą, a ja wbijam 200 koła subów. Fajnie jakbyś to mi spełnił takie marzenie małe, to se kliknij, nie? Fajny dźwięk jest nowy taki. Uwaga, jak klikniesz, to będzie taki dźwięk. Oglądajcie film do końca, a w komentarzu napiszcie swój nick, to rozdam wam rankę na moim serwerze craftcube.pl, więc wejdź, myślę, że warto. Film oglądajcie do końca, a ja lecę na serwery. Ogólnie mega dużo osób pisze o kimś clearmc.pl, nie wiem w ogóle co za serwer. Wyleciałem za mapę i będzie za mnie smoka i mam jajo. Na BoxPvP tak się da? Miałem tam faworkę przez długi czas za 20 zł. ClearMC znowu następny raz. A czy StarMC będzie? Nie wiem, piszcie na Alexa. ClearMC nie da się... No nie wiem, każdy pisze. Jestem bana, bo zabiłem admina na BoxPvP. Nie, no ja to wbijam, widzowie, bo jest mocno. Dobra, moi drodzy, clearmc.pl, nie wiem w ogóle co za serwer. Dzisiaj zobaczymy, testujemy i ogarniemy. Jestem tu zarejestrowany? Zajebiście. Fajnie, że ktoś mi wszedł oczywiście na konto. To chyba, że mam hasło 1, 2, 3. No nie. Ej, czajcie to, że nie mogę wejść na żadnym dziku? O, wbiłem, dobra. Moi drodzy, pytanie jest takie. Tu jest tryb BoxPvP, jest, okej. Ja nie wiem, czy ja nie byłem na tym serwerze w sumie na jakimś odcinku. Nie, chyba nie byłem jednak. Dobra, pierwszą rzecz, którą trzeba sprawdzić ten shopa. Zaraz wracam. Clearmc.pl, moi drodzy, wpisuję to w przeglądarkę. Uwaga. O kur... Internet widzę, dzisiaj osiąga niesamowitą skalę. Najlepszy serwer Minecraft, dobra, gdzie jest sklep? Spoko. Chcesz kupić rangę, pakiet kluczy lub inne? Proszę pisać na Discordzie. What the fuck? Co to jest? Dlaczego? To jest niemożliwe. Ja nie wiem, o co tu chodzi, nie? Tak szczerze. Ja, moi drodzy, dodaję w tym momencie tego ziomka na Discordzie. W ogóle czemu on do mnie pisał? Ale Maja jest gorąca, co nie? Fajnie się tam rozma... O co tu chodzi? Nie dość, że właśnie tego serwera jest jakimś z bokiem, to jeszcze robi... Dobra, ja nie wiem, gdzie ja trafiłem. Siema, rangę chcę kupić. Mogę admina? Dobra, widzowie, postanowiłem, że po prostu będziemy można Discorda i się spytamy. Jakiś graczy, nie wiem, może oni będą wiedzieli coś więcej. Halo, ej, panowie. Co? Poczekajcie, ważne pytanie. No, słuchamy. Bo podobno ten serwer jest pay to win. Tak słyszałem i teraz pytanie, czy da... Jak tu w ogóle kupić rangę? O co tu chodzi? Wchodzisz na ich serwer. No, jestem na serwerze. I co? Wchodzisz na ich sklep. No, ale to piszą, że na Discordzie mam kupywać. Co? Nie. No serio? Co ty gada? Wysłać ci linka do sklepu? No wyślij. Dobra, to czekaj. Ale zajęciak, co jest? Do skitu. Dobra, a serwer jest pay to win, czy nie według was? No... Nie. Za bardzo to nie widziałem żadnych takich ludzi. Ale okej, tak, nie. Bo zastanawiam mnie właśnie. Bo jakby na stronie da się w ogóle nic kupić i pisze, na Discordzie trzeba pisać. Tylko, że w ogóle nie wiadomo jakie, czy rangi można jakieś kupywać, czy nie. Wiesz, tu w ogóle nic nie jest rozpisane. Ale o, jest właśnie ta promocja na rangę Cox. I w ogóle jak piszesz sobie... No i trzeba na Discordzie napisać, to jest jakieś chore, stary. Chcę wejść na stronę tego serwera. No, nie ma, właśnie... Nie wiem, widzowie, no nie wiem, nie wiem, no. No nie powiem wam, bo nawet nie wiadomo co ranga Cox ma. Okej, na BoxPvP można co? Ile minut jest reset? VIP co 3 minuty? SVIP 3 minuty? Okej, czyli Cox ma co 2 minuty reset. No dobra, tylko czy ja to w ogóle mogę wejść? No nie mogę. Bo nie mam rangi Cox, tylko gdzie ja mam kupić? Admin mnie odpisuje, ja nie wiem co, stary. Dziwna sprawa, w ogóle... To jest nielegalne takie rzeczy robić, ale nieważne. Okej, ziomek napisał, że yercraft.pl zabiłem chłopa z najlepszą rangą i wydropił z niego set prot 255 i mieczarne 255. Pojebane. No dobra, widzowie, idziemy to sprawdzić w takim razie. Sprawdzam! Yercraft.pl, tak, dobrze, dobrze. Dobra, widzowie, jestem na tym serwerze. Dobra, jak tu kupić najlepszą rangę? Ja chcę sprawdzić ten shopa. Dobra, strona www, idziemy sprawdzić. Ranga Yer za 50 zł i można... Okej, trzeba wpisać kosik Yer, w porządku. Dobra, widzowie, co ma ranga Yer, zaraz wam powiem. Ma ona kity. Może totalnie nie mogę sprawdzić, co mają te kity. W ogóle wiecie, co jest najśmieszniejsze, jak piszecie właśnie tą rangę Yer, to piszę wam Elita Plus, a nie ranga Yer, ale no nieważne. Dobra, ja kupuję tu rangę, widzowie, czekajcie. Specjalnie dla was, widzowie, dla... właśnie przy jakimś wspierającym, lista wspierających na ekranie, teraz niech się wyświetli. 50 polskich pieniędzy na to, żeby sprawdzić, czy jest ten serwer pay to win w ogóle, bo nie mogę sprawdzić, jakie są kity walone. Widzowie, kupiłem rangę na serwerze, czy ją dostałem? Dostałem ją, mam rangę Yer, git. Uwaga, widzowie, bierzemy w tym momencie kit Yer i dostałem setup Protection 18. Okej, jest to dosyć, kurde, mocne, ale nie jest chyba to aż tak mocne. Nie przesadzałbym aż tak, chociaż w sumie. Nie wiem, jaki to sobie jest najlepszy ten. Super token jakiś, nie wiem co to znaczy. No dobra, na pewno daje dużo ta ranga, okej. Na pewno mogę wziąć wszystkie kity, które strasznie mi ułatwią gierkę.
No w sumie, kurde, jest troszkę mocno, no. No dobra, widzowie, tak szczerze chyba teraz sprawdzimy, czy tak naprawdę wydałem 50 zł i czy jestem w tym momencie już nieśmiertelny. Bić tych graczy nie mogę, no. To jest niesamowite, nie można tego wyłączyć. Nie, no dobra, to OP strasznie, tak szczerze, oddaję ta ranga. 50 zł i no, jesteście typowymi kozakami, nie? Czy są tu strefy dla elity, czy takiego? Chyba nie ma tutaj takiego czegoś, widzowie. No nic, szkoda, szkoda. A czy w sumie może lepiej dla nich, no. Kurde, no nie wiem, no sam kit tak naprawdę, no ta ranga, nic więcej takich rzeczy nie ma. No nic, jeszcze wróciłem do tego serwera, ale wydaje mi się, że póki mam teraz w sumie ochronę, no czekajcie. Nie będę ukrywał, że na pewno tarcza jest mega OP i to jest tarcza elity i chyba tylko elita ma tą tak naprawdę taką tarczę. Nie wiem, czy to jest taki unikalny item dla tej rangi. Nie no, kupujecie kurde rangi i no tak naprawdę jeszcze jak macie ochronę od razu. No nie no, to jest za mocne, widzowie. No mega to oddaję, ten kilo w ogóle, no tak szczerze. Ja już mam takie dobre itemy, że to jest masakra, nie? Nie, dobra, widzowie, jednak jest mega pay to win, bo dostałem te super tokeny jeszcze, które mogę wymienić sobie na to. A nie, bo muszę to w sumie po kolei, ty to czekaj. Dobra, pytanie, czy ja mogę to wymienić na legendarne itemy. Dobra, najlepszych itemów nie dostajecie w grze, ale dostaniecie takie. Czyli tak naprawdę no to jest końcówka. Kurde, nie wiem. No dobra, czy jest tak, że serio, kurde, mogę rozwalać wszystkich ludzi bez żadnych itemów, tak naprawdę kupując tylko rangę? No nie wiem, mogę to sprawdzić, czy jestem w stanie w ogóle umrzeć. Jak widzicie, ziomka sobie walę na luzie. Jest zwykłym graczem, ale już widać, że no ogarnia trochę gierkę. Kurde, ty, bo ja zginę. A, no dobra, nie jest źle. Wydaje mi się, że nie jest źle. Cave PvP, kupisz rangę Cave Plus i możesz bacony kopać, co? Dobra, widzowie, wszedłem na ten niesamowity serwer. Rangi, to jest najważniejsze, rangi Cave Plus. Specjalny zestaw Cave, specjalna kopalnia. I to jest, okej, już wiem, o co chodzi. I po prostu możecie, widzowie, za 50 zł dostajecie, że możecie iść sobie do specjalnej kopalni, gdzie kopiesz bacony. No dobra, tylko w tym momencie, czy do czego są potrzebne bacony na tym serwerze? No dobra. Za bacony, które sobie kopiecie na tej kopalni, możecie dostać, no praktycznie, czy to jest najlepszy coins? Aha. To jest najlepszy coins, widzowie. No i to już się zaczyna pay to win. Wydałem następnie 50 zł, ale raczej nie wydam, bo jestem biedny i zostawcie lajka czy coś. A może wydam na następnym filmie. No dobra, no tu nie ma szans. Tak szczerze, jeżeli tam się kopię te bacony, jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale no jest... No będzie ciężko, nie? Pewnie zejdę tutaj, od razu zostanę zabity tak naprawdę bez seta, bo nie mam nic. Strefa cave, okej. To jest ta strefa i tutaj te bacony się... Nie, no stary, no te bacony to za OP są, stary. Tu jedynie możecie zdobyć stąd, a tutaj jak masz rangę, masz strasznie dużo tych baconów, tak szczerze. Nie, no wariacie, no przesadziłeś, stary. Nie, dobra, ten jest serwer pay to win, to jest akurat prawda. No nie mam nawet co tu więcej sprawdzać. No nie wiem, zajdę sobie tu na dół, no i zresztą widać, no. No tym se kopię bacony na serwerze, stary. Ty. No nie, stary, no ile tych baconów tutaj w ogóle jest? I za bacona, ile nie masz tego? I jeden bacon to są 4 te coinsy stacket. I tutaj macie jakiś, nie wiem. No nie, no. Za mocne, stary. Ten serwer jest mega, widzowie, pay to win. No nic, to nie ma co zrobić więcej, no. Idę dalej. Ty, widzowie, piszę do ziomka, do tego, na tym clear MC, co byliśmy. A na jakim trybie sprzedajecie? I napisałem do niego, czy wyda się kupić właśnie tego, jakiegoś GMA czy coś. On napisał, na jakim trybie jestem Box VIP. On nie sprzedajemy GMA, niestety. A na jakim trybie sprzedajecie? No bo tak, skoro się da na jakim trybie. Anarchy mogliście dać na 5 sekund? Serio? Za ile? Dobra, ja chcę tylko sprawdzić za ile, ja chcę sprawdzić tylko cenę. Jestem biedny, zostawcie mnie, widzowie. Jak powiem jakąś małą, to okej. Ile dasz? 10 zł. Ty. Za 5 sekund, stary. Napisał okej. Okej, podał mi maila, widzowie. Napisał, że ma zablurować maila montażysta. Nie wiem, zabluruję jak chce, nie wiem, chyba wie, że nagrywam. Widzowie, wysyłam mu dyszkę. Żeby nie było, wysłałem, widzowie. Dobra, napisałem mu swój nick. Idziemy, widzowie, na ten tryb anarchia. Mam nadzieję, że mnie oskamuje. A czyż on nawet nie ma trybu tu? A, jest, dobra. No to co, widzowie, od razu bierzemy bedrocka do eku, no co? Dobra, jest tutaj ten admin. Czy on naprawdę mi, widzowie, da... Wiem, że miało być z Box PvP, ale wbiłem na Anarchię, bo chciałem to sprawdzić. Jesteś gotowy? Ta. Dobra, widzowie, let's go. Dobra, bedrock. Biorę bedrocka, golden. Kurde, nie. Ja pierdolę. Dobra, wziąłem tylko to. Wziąłem tylko bedrocka, widzowie. No nic, bedrock wydaje mi się, że jest spoko opcją. Chyba, że serce dałem radę skopiować, ale mam kilka stacków bedrocka. Miłej gry. Dzięki. Nie, no nie wierzę, no pay to win kit, stary, nie? Tak szczerze. No to co, widzowie, ja sobie zbuduję w takim razie mały kwadrat. Dobra, ziomek mnie do siebie tepną, najprawdopodobniej mnie zaraz zabije. O fuck. No wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, straciłem tego bedrocka, trudno. A ktoś go inny zdobył, niech ma. No, idziemy dalej.
Moi drodzy, BoxVP 123 TSRV.com, trzeba tam kupić Bedrocka za hajs, żeby mieć OP itemki. Dobra, widzowie, próbujemy wejść i serwer full, 10 slotów na ten serwer, dobra, to jest jakieś hopie niesamowite. Dobra, moi drodzy, udało mi się wejść w końcu na ten serwer, który był pełny. I moi drodzy, wygląda dosyć śmiesznie, ponieważ jest tutaj 20 slotów aktualnie, bo nagrywam to trochę później, kilka dni później, bo się nie dało po prostu. I temy premium, dobra, czy ja tu mogę wejść? Mogę, dobra. Jaks, okej, możecie kupić za Bedrock. Gdzie, jak zdobyć Bedrock? O, to jest pytanie. Jaka jest strona serwera? Dobra, widzę, nie wiem, może się dowiem w końcu, nie wiem. Zajdźmy w ogóle sobie na dół. Aha, oni tu będą... Zajebisty, serwer. Nie niszczcie spawna, dziękujemy. Teraz będzie można ogarnąć serduszka, pozdrawiam. O co tu chodzi? No nic, widzowie, ja i tak już raczej na ten serwer nie wejdę, więc... Nie wiem... Dziwny serwer, stary, może coś nagram za nim więcej. Chcecie, piszcie komentarze, zostawcie lajka, subskrypcję, wyglądajcie mnie. To tyle, wbijacie kraftki, uwa. Nara.